samo pytanie na początek się nasuwa. Proste, ta zmiana rywala, to co się wydarzyło przed tą galą, jak wpłynęło na przygotowania i jak w ogóle odbiera to, co się stało właśnie tuż przed KSW 44? Si você pode falar sobre a situação com troca do seu adversário? Na verdade, uma coisa que me deixou muito triste. No, byłem trochę smutny, że nie będę mógł zawalczyć o pas, bo bardzo tego chciałem. Przygotowałem się na 5 rund, na walkę z wielkim przeciwnikiem. No, ale jestem przygotowany, więc jestem tylko pracownikiem KSW, więc wykonuję swoją pracę. Walka odbędzie się w ustalonej wadze, to będzie catchweight w tym momencie, więc znów jeszcze nie w tej kategorii wagowej, której teoretycznie był mistrzem. To lepiej dla niego, jak to ocenia? A situação com peso, com catchweight, que você vai lutar no 68, a situação é favorável para você? Não digo favorável, mas... Nie jest to zbyt duża różnica dla mnie. Jedyną różnicą jest to, że muszę zbić o mniej 2 kilo, co jest po prostu lepsze dla mojego ciała. Marian jest dość wysokim zawodnikiem jak na tą kategorię. Powiedz mi, czy nie obawiasz się tych jego warunków fizycznych? Marian, seu adversário é pouco alto para essa divisão. Você acha que isso é perigoso para você? Muszę go szanować tak jak każdego zawodnika, z którym walczyłem. Wiem, że jest dobrym zawodnikiem, przewalczył 26 walk, ma na koncie. No tak, zasięg ma trochę lepszy, ale dla mnie to nie jest zbyt duży problem, bo sam walczyłem z mniejszymi, z wyższymi, więc to nie jest. Muszę na to uważać, ale nie jest to główny problem. Zmiana rywala w takim momencie to jest jakiś trudny element, jeśli chodzi o o przygotowania. To powoduje jakieś zmiany, czy to, co się wydarzyło, czyli że wejście, wskoczenie Mariana Ziółkowskiego do tej walki, coś jakby odmieniło, jeśli chodzi o twój plan przygotowań do tego pojedynku? Essa troca do adversário mudou alguma coisa nas suas preparações? Na verdade muda, sim, é um pouco ruim. Nie, zbytnio nie zmieniły się moje przygotowania przed tą walką. To nie jest tak, że nagle ktoś, kto będzie wyższy o 5 czy tam 7 centymetrów, zmieni totalnie mój system treningowy. Ja przygotowuję się pod każdego zawodnika, jak ciężko potrafię, więc do tego też przeszedłem cały obóz treningowy i no nie, po prostu dużo nie zmieniło. Najpierw stracił pas, nie walcząc, no bo to się okazało, że kwestie związane są z zupełnie innymi okolicznościami. To była kwestia wagi. Teraz znów nie będzie mógł walczyć o pas, no bo nastąpiła zmiana rywala. Jest to frustrujące, jest to takie trochę irytujące, że cały ten okres tak się dość pychowo poukładał? É muito irritado para você. Você está muito irritado pela essa situação que você não pode pegar seu cinturão de volta. Sim, acho que é uma situação muito chata, né? Ficou uma situação chata, até mesmo. No, trochę jest dla mnie smutne, trochę szkoda, że nie mogę zawalczyć o pas, że nie mogę go odzyskać. No, ja tak jakby ze swojej strony wykonałem całą robotę. Przygotowywałem się, będę zrzucał wagę, więc szkoda, że nie mogę teraz zawalczyć o pas, a później poczekać po prostu na zombie i z nim zawalczyć jeszcze raz już jako posiadacz pasa. Ale wiem, rozumiem tę sytuację, rozumiem sytuację zombiego, także czekam na niego. Życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. No i wiem, że ta walka się wydarzy.